Wyobraź sobie pewną kreaturę, której działanie jest dość nieprzewidywalne. Z jednej strony prawdopodobnie właśnie nią możesz spotkać jako ilustrację w książce, która może przenieść się do normalnego świata, zabrać cię do swojego świata i jednocześnie ukraść twoją twarz. Lecz równie dobrze podobnym imieniem określona jest jeszcze inna kreatura, która może być tą samą, którą omówiłeś wcześniej, którą niedawno zaobserwowano w okolicznym hotelu i to właśnie z jej winy piąte piętro całkowicie zostało odcięte od świata. O jakiej postaci bądź o jakich postaciach mowa? Kim są oraz co robią? Cześć, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się dwoma kreacjami o tym samym imieniu, a w zasadzie bardzo podobnym imieniu, jeżeli tym samym. Albowiem dziś rzucimy okiem na chyba dość długo wyczekiwaną przez was postać, czyli Wizytora. O nim całkiem sporo pisaliście do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie, a także przyjrzymy się analogicznej do niego kreacji, czyli Friendly Wizytorowi, przyjaznemu gościowi. Zatem myślę, że dziś będzie całkiem ciekawie. Jednak jeszcze nim zaczniemy ten materiał, chciałbym prosić cię o strzelenie pod nim kciuka w górę. Próg na dziś to 1000. Miejmy nadzieję, że nam się uda. A także subskrybuj na kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. Zajrzyj także na mój drugi kanał, czyli Chata w lesie. Tam niedawno pojawił się nowy film, zatem serdecznie zapraszam. A tymczasem proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii o gościach, czy też Wizytorach. Przed wami, kim są Wizytorzy. Więc zacznijmy od stwora, który zwie się zwyczajnie Wizytor. Fani twierdzą, iż po raz pierwszy został pokazany światu 19 września 2018 roku i ja osobiście chyba kłóciłbym się z tym stwierdzeniem, jednak chyba mają więcej racji ode mnie. Zatem cóż. Piąte piętro zostało zamknięte dla publiczności, a sprzątaczka została wezwana do poradzenia sobie z powalającym zapachem i niepewnymi przeciekami. Nie chcę słyszeć o plotkach, które docierają do naszych gości, o naszym gościu. Te pokoje ponownie będą dostępne i wszystko wróci do normy. Z tego całkiem barwnego i głębokiego opisu jesteśmy w stanie stwierdzić, iż istota, która jest tutaj widoczna, to tak naprawdę gość, po angielsku Wizytor, z którego to winy piąte piętro prawdopodobnie hotelu zostało zamknięte ze względu na dziwny, powalający zapach, który wydawał, a także niepewne przecieki. Sama ilustracja prezentuje właśnie postać, która znalazła się w pokoju hotelowym. Zdaje się ona nie posiadać oczu, posiada natomiast widoczne zęby. Forma gościa także zdaje się nie należeć do zbytnio pospolitych. Wydaje się on być wielkim kokonem o siłach witalnych. Niepełny rok później, bo 29 sierpnia 2019 roku, postać powróciła w tej interesującej artystycznie, jednak nie mówiącej zbyt wiele na jego temat pracy. Artysta przedstawił go za pomocą czerwonych, niemalże krwistych barw na czarnym, ponurym tle. I w sumie nie ma żadnych informacji, które wykraczałyby poza to, co zaprezentowałem przed chwilą. Niemniej sam postanowiłem trochę pokopać, jednak nawet wspominana tak wielokrotnie przeze mnie wiki na temat postaci Trevora Hendersona jest zupełnie pusta w tej kwestii. Na jednej jedynej stronie mu poświęconej znalazło się tylko jedno zdanie. Ten stwór wydaje się mieć tylko usta i spleśniałe ciało. Nie posiada nóg, tak jak Pawnsworth. Wydaje się mieć spleśniałe włosy. No i niestety w jego kwestii to byłoby już na tyle, jednak spokojnie, nie tak dawno temu na Instagramie oraz Twitterze artysty pojawiła się zupełnie nowa kreacja, którą również określił mianem Wizytora, gościa. Tym razem przyjaznego gościa. 30 kwietnia 2020 roku, kiedy w godzinach wieczornych na Instagramie, a także Twitterze artysty imieniem Trevor Henderson pojawił się post prezentujący czarno-białą ilustrację, na której przedstawiona została wewnętrzna część okna, przez którą do środka zagląda pewna humanoidalna istota. Owa kreatura zdaje się być stworzeniem o zwierzęcym ciele, natomiast o ludzkiej głowie. Na grzbiecie oraz szyi stwora znajduje się kilka bardzo długich włosów, ewentualnie mogą być to kolce. Poza tym, patrząc na to, co jeszcze może znajdować się za oknem, jestem w stanie stwierdzić, iż być może ilustracja prezentuje noc. Za oknem widoczne jest nocne niebo, a przez okiennicę do środka prezentowanego pomieszczenia wręcz wlewa się chłód i mrok nocy. W opisie ilustracji Trevor Henderson określił prezentowaną postać jako a friendly visitor, czy też w tłumaczeniu na polski przyjazny gość.
Inicjatorem tego pomysłu zaś jest osoba, która w mediach społecznościowych znana jest pod nickiem Victor Kern. Czy też Vic Kern. W zasadzie w kwestii tej ilustracji to już wszystko, nic więcej chyba nie możemy tutaj już stwierdzić. Mimo to bardzo interesujące informacje znalazły się na oficjalnej wiki poświęconej mitom Trevora Hendersona. Znalazła się w tym miejscu chyba dość oczywista informacja mówiąca srebrne oczy i czerwone skórki, którą jestem zdania, iż możemy zinterpretować, jakoby postać posiadała właśnie czerwoną skórę, a jej oczy miały barwę srebra. Jednak spokojnie, to nie jest aż tak istotny fakt. Jeżeli zjedziemy niżej, odnajdziemy inną, całkiem interesującą informację, którą teraz zacytuję. Strona 48 miała rysunek pustej ramy okiennej. Jeśli ktoś zapuka w ramę okna, przyjazny gość wyjdzie i porozmawia. Ledwo go usłyszysz, ponieważ jest zrobiony z atramentu, ale musisz grzecznie się przywitać i pozdrowić go, lub on zmanifestuje się w prawdziwym życiu i zabije cię przez najbliższe okno. Innym faktem na jego temat jest również to, że jego głowa i twarz będą takie same jak jego ostatnia ofiara. Mowa tu o stronie 48, zatem czy może sugerować to fakt, jakoby Friendly Visitor pochodził właśnie z pewnej książki, której tytułu nie znamy? Najprawdopodobniej postać w swej zwyczajnej formie występuje jako ilustracja książki, której tytułu nie znamy. Wychodzi z tego, iż jeżeli zapukasz w okno widoczne na ilustracji, istota z miejsca dozna ożywienia i przywita się z tobą. Jeżeli zignorujesz powitanie, zmanifestuje się w prawdziwym życiu i zabije cię, wychodząc z najbliższego do ciebie okna. Zatem pamiętaj, żeby unikać okien, jeżeli pukasz w ilustrację w książeczkach. No wiesz, możesz na przykład zamknąć się w pokoju bez okien i pukać do woli. Wtedy na pewno cię nie złapie. Jednak równie lub nawet bardziej urzekło mnie ostatnie zdanie, według którego głowa i twarz kreatury będą się różnić w zależności od tego, jaką ofiarę zabije. Mówiąc krótko, stwórcy ska twarz ostatniej zabitej przez siebie ofiary, zatem patrząc na ilustrację, którą zaprezentował nam Trevor, jesteśmy w stanie stwierdzić, iż ta łysa głowa wcale nie należy do omawianej kreacji. Tak naprawdę jest to twarz odebrana ostatniej ofiarze stwora. Zatem, jak możemy to podsumować? Kim są wizytorzy i czy jeden ma właściwie cokolwiek wspólnego z drugim? Myślę, że odpowiedź brzmi... nie wiem. Zatem, czy oboje mają ze sobą coś wspólnego? Czy obaj goście to tak naprawdę jeden gość, czy może dwie zupełnie inne kreacje? Cóż, nie wiem, na temat pierwszego wiemy zdecydowanie za mało, natomiast na temat drugiego całkiem sporo. Być może nawet do czynienia mamy z identyczną kreaturą, z tą samą, z tym samym stworem. Niestety jednak posiadamy zbytą ilość informacji oraz dowodów, by móc to potwierdzić bądź znegować. Zatem teraz to chyba wszystko. Spróbujcie sami udzielić odpowiedzi na pytanie, kim jest Visitor, i cóż, zostawcie ją w komentarzu na dole, a ja z wielką przyjemnością sobie to poczytam. Z równą przyjemnością jak czytanie komentarzy, które wraca w dzisiejszym materiale, zatem zapnijcie pasy, ponieważ teraz nadszedł moment, w którym wreszcie dowiemy się, co zrobić, jeżeli zaatakuje cię mordercza zjeżdżalnia. Gotowi? Zatem lecimy! Zatem w poprzednim materiale zadałem pytanie, co zrobiłbyś, gdybyś późną nocą po zasiedzeniu się długo u kolegi wracał nocą przez park i nagle zauważyłbyś to. Moim zdaniem najciekawszą koncepcję w tej kwestii wymyślił Daniel Spitz. Ja po zauważeniu zjeżdżalni dzwonię do kolegi. Ej stary, dawaj do parku, mam dla ciebie wyzwanie i daję 200 zł, że tego nie zrobisz. Interesujący koncept dał także Gniew Zachodu. Skoro to extra slide, to musi być extra, więc oczywiście korzystam z okazji i zjeżdżam. Natomiast Komarzyca pozostawiła po sobie interesujący pomysł na pokonanie dodatkowej zjeżdżalni. Jakby mnie to coś zaczepiło, to kolonia komarów, moje dzieci już po niego leci. Oczywiście napisaliście znacznie więcej prześwietnych komentarzy pod tamtym filmem i cóż, chyba niemożliwym byłoby przeczytanie ich wszystkich przez te kilka minut, ale ogromnie dziękuję za te wszystkie komentarze. Cudownie mi się je czytało i są naprawdę świetne. A teraz pora na kolejne pytanie z cyklu, co zrobiłbyś jeśli? Cóż... Wyobraź sobie, że jesteś w miejscowej bibliotece i nagle odnajdujesz tą jedną książkę, która dość mocno wybija się z całej reszty. Zapewne myślisz, że jeżeli zdejmiesz ją z półki, to otworzysz magiczne przejście do alternatywnego wszechświata, jednak okazuje się, że nie. Sama książka jest w rzeczywistości alternatywnym wszechświatem i otwierasz ją na stronie 48, gdzie spotykasz okno, w które, no cóż, no musisz zapukać. No i nagle zauważasz jego.
tego dziwnego jegomościa, który staje za oknem i coś do ciebie mówi. Co robisz? Pozdrawiasz go, czy może nie? Że niby w tym drugim wypadku po prostu czekasz, aż wyjdzie z sąsiedniego okna, wciągnie cię do swojego wszechświata i ukradnie ci twarz? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy zrobilibyście w takiej sytuacji. No i cóż, to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Jak ci się spodobał, to pamiętaj o strzeleniu pod nim kciuka w górę, a także zostawieniu subskrypcji na tym kanale, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. A brakuje już jedynie tylko zdziebko więcej niż 2000, więc no cóż, chyba powinno nam się udać. Zapraszam także na mój drugi kanał, czyli Chata w lesie, tam niedawno pojawił się zupełnie nowy film, zatem zapraszam was serdecznie. Zapraszam także na mojego Instagrama, Twittera, a także serwer Discord, do wszystkiego linki znajdziecie w opisie. A jeszcze nim skończyłem ten materiał, chciałbym serdecznie pozdrowić następujące osoby. Kamajazu333, przepraszam cię bardzo, ja naprawdę nie potrafię czytać ników w tym stylu. Kasumi Uzumaki, Patty oraz Oskar, pozdrowienia są do was, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Jeżeli ty także chciałbyś zostać pozdrowionym w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. No i cóż, to byłoby już na tyle w dzisiejszym filmie, do usłyszenia wkrótce. Mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, cześć!